na Tokarczyka. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. W tym szczególnym miejscu pamięci na Krakowskim Przemieściu stajemy w 6. rocznicę tego tragicznego wydarzenia pod Smoleńskiem. Chcemy dziękować Bogu dzisiaj za dar życia świętej pamięci pana Lecha Kraczyńskiego, jego małżonki Marii, za jego serce, które oddał naszej ojczyźnie, który przelał ostatnią kroplę krwi za ojczyznę. Dziękujemy za jego życie, za jego mądrość, za jego poświęcenie. Ale kiedy patrzymy dzisiaj na to zdjęcie tutaj na Krakowskim Przedmieściu, wierząc w obcowanie świętych, widzimy, że on uśmiecha się dzisiaj do nas. I dziękuję nam za to, że tutaj też jesteśmy. I dziękuję nam za to, że walczymy o naszą Polskę. Ten krzyż symboliczny, który jest tutaj na Krakowskim Przedmieściu, pokazuje, że on jest zawsze tym, który prowadzi do zwycięstwa. Nigdy nie wolno nam się poddać, tak jak Jezus się nie poddawał, ale zawsze walczył o prawdę. Tę prawdę chciano zabić, ale ta prawda ostatecznie zwyciężyła. I my też przez 6 lat gromadziliśmy się w różnych okolicznościach po to, aby walczyć o prawdę. Dzisiaj wydaje się to łatwiejsze, ale nie możemy oprzeć się temu, żeśmy zwyciężyli. To zwycięstwo ciągle się dokonuje w nas, w naszych sercach i ma się dokonywać w naszej ojczyźnie. Dlatego najpierw prosimy o dar życia wiecznego, Bożego miłosierdzia dla naszego świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki Marii i tych wszystkich, którzy polegli pod Smoleńskiem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista nie daj się. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista nie daj się. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista nie daj się. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. I polecamy Bogu miłosiernemu naszą ojczyznę, wszystkich naszych rządzących, prosząc dla nich o światło Ducha Świętego, o Boże błogosławieństwo, o to, aby mądrze i roztropnie prowadzili naszą ojczyznę do szczęśliwości, tej doczesnej, ale również i tej wiecznej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Królowo Polski, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony Księże Jerzy Popiełuszko, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Pan prezes Jarosław Kaczyński, pani premier Beata Szydło i towarzyszący im parlamentarzyści udadzą się teraz na groby ofiar katastrofy smoleńskiej na Powązkach, w świątyni Opatrzności Bożej i na cmentarzu Brudnowskim.